Cześć wam wszystkim, jak widzicie, ja jestem w tramwaju, na tym nie w tramwaju. Ja to do mojej stajni, w której jeżdżę konno. Taki filmik, nie wiem, po na moim kanale, bo nie było do filmu. Jeździe w konnej. No i chyba nie będzie już. Na tramwaj odjechał, tramwajem szybko dojechałam tam. To stajnia Pociecha. Stajnia Pociecha znajduje się przy moście nad Wisłą. Jest tutaj taka hala. To nie jest cyrk, to jest hala, tylko że to jest taki namiot. Znajduje się w Wybrzeżu Płuckim 2. I ta hala wygląda bardzo komicznie. No trzeba powiedzieć bardzo komicznie. Stajnia jest ciemnowa tam, a tutaj mamy jej koni. To jest Dinaj. To jest jedyny ogier w stajni. Tak, ogier. Ogier, bo on jest tak spokojny, że tylko dla nocnym jeżdżą. Jest śliczny. Jako jedyny w stajni nie ma na chlapniku. To jest Kaiser. Kaiser jest konikiem fiolskim pomieszanym z konikiem polskim. Jest maści mieszatej. To jest konik tylko do hipoterapii. Na nim się nie jeździ. Tak, na siodło. Teraz wracamy jeszcze do Dinaja. To jest mój wierzchowiec, na którym będę dzisiaj jeździła. To jest Gienek. Gienek jest konikiem SP, czyli szlachetnej półkrwi. Jest śliczny. Kocham go tak bardzo. To jest Polczek. Polczek jest strokaty i jest najmniejszym konikiem w stajni. Polczek też jest do hipoterapii, nie jeździ się na nim pod siodłem. To ja w stoczku czyszczę Jani. Obok niej stoi Suzy. Musiałam pomóc innej dziewczynce, bo jakaś młodsza dziewczyna nie dawała sobie rady z ogarnięciem konia, więc wyczyściłam i osiadłam jej konia. Na szczęście klaczka była zajęta jedzeniem siano, a nie machaniem mi głową przed oczami. Czyściłam ją tak tylko pobieżnie, prawda? No, jakoś nie super, ale widać nie była zainteresowana tym, że ja obok tej w ogóle jestem. Tam miałam szczotki, dlatego tam szczotki, tam dlatego też tam podeszłam. O, patrzcie, zainteresowała się mną. Teraz będziemy czyścić miękką szczotką. To było zima, to była jeszcze zima, styczeń, coś takiego, to jest dawno temu. Konik był czysty, potem czyściłam, była czysta. No i tutaj z innej perspektywy. Jani, czyścimy kopytka. No podaj kopytko Jani. Dziękuję. Patrzcie jakie małe, to było takie skudraśne mieć jej kopytko w rękach, bo to kopytko takie małe, takie zgrabne, takie brudne. No i no, trzeba było się trochę siedzieć, prawda, no bo to jednak mały konik. Małe nóżki, mały konik i ten. Ale ja na nim też jeździłam, galopowałam na nim. No. Tutaj Polczek zawsze się chował w rogu tej Oli w największym stajni, na którym niedługo mnie dojeździła. Pierwszy raz, no nie jeździłam, się trochę go bałam, ale on jest super koniem, naprawdę super koniem. Tutaj mamy jeszcze raz, to jest nie, to jest Suzy, to jest akurat Suzy. Suzy jest konikiem szetlandzkim. Ja zakładam czapki, szykuję się do jazdy. To jest bardzo wygodne, bo nie trzeba mieć dużych butów, a poza tym, no jak wiecie, no moje Adidasy, no nie są świetną rzeczą do jazdy. Ale jednak takie czapki są wygodne. Zapinamy toczek, ja oczywiście odpuszczam na włosy. Nie widziałam, to jest zestaw Gienka. Nie widziałam, który to jest jego zestaw. Szukałam zestawu Rani. To jest Dinaj w siodle, pokazany cały. Dinaj jest różnym zegierem. Dinaj jest jakiś tam rasy, nie pamiętam jakiej. A Rani jest koniem kalinickim. Coś takiego. Dinaj lubi grać powietrza. To jest jego normalnie konik. To jest Haker. Haker również jest bardzo duży. I ma najcięższy siodło w stajni. Jest konikiem dla bardziej zaawansowanego jeźdźca. No i tutaj mamy halę, całą halę. Wchodzimy na halę. Ja już tam jestem. O, nie mam mnie tam jeszcze. No hala jest duża. Dobrze się po niej jeździ. Bardzo dobrze się po niej jeździ. Bardzo fajnie się po niej galopuje. No i ja wychodzę z moim pięknym wierzchowcem, którego kocham ponad wszystko. Ja go kocham, jest moim misiakiem. Gienek jest gniady, inny jest podkuty. Nie wszystkie konie są podkute, bo konie się podkuwa po to, żeby zniszczyły sobie kopyt po jeździe po twardej powierzchni. No. Chyba
wchodzi Miguelka, teraz będę do niego wsiadała, trzeba będzie podpiąć wszystkie paski, popier podpiąć, zapiąć na chrapnik, odblokować wodze, strzemiona opuścić, wsiąść na konia, potem sobie jeszcze wyregulować strzemiona, teraz widzicie jak właśnie zapinam na chrapnik, bo on stoi w boksie, na przerwę, przez przerwę stoi w boksie. No i teraz będziemy zachodzić do schopka. Dino jest super, on jest bardzo młodym koniem, ma 6 lat dopiero tylko. Także no. No wsiadamy na niego. Ja będę dodawała komentarz zgodnie z moją jazdą. Proszę nie komentować, że źle jest, dobrze? Każdy się uczy. Każdy się nauczy w swoim czasie. Trzeba było się dobrze usadzić na tym koniu. No i zaraz będziemy robić strzemiona. Widać, że moja noga jest za bardzo do przodu. Jednak mam problem ze stawaniem. I to nie jest wcale z mojej winy. I patrzcie jak pięta wysoko jest. Pięta sięga nieba. Jak to mówią czasami moi instruktorzy. Idziemy z tempem. No ale trzeba konia rozluźnić, rozgrzać, prawda, żeby ruszyć kłusem. No i tu już właśnie idziemy kłusem. To było po dłuższym czasie pewnie stępowania. Jedziemy już kłusem. To był akurat kłus bez strzemion, gdzieś tak w środku jazdy. Ja widzę, że ty jesteś strasznie no. Przekładam baci. Ja zawsze jestem koniem czołowym. Zawsze. Zawsze, zawsze. Bo ten koń będzie dużo się go boi. No i jadziemy dalej. Wielek jest super koniec, tutaj trochę mamy teraz przerwy, trochę stępa. No i tutaj moja noga jest za bardzo do przodu, prawda? No to tu wszystko ok, chyba. Wody są luźne, bo ja na nim trzeba jeździć na luźnych wodach. Tutaj mamy kłusik, oczywiście jestem daleko od zastępu. Ja jestem koniem czołowym, bo zawsze jestem koniem czołowym, zawsze na każdym koniu. Bo dobrze jeżdżę. Noga za bardzo do przodu. A nie źle. Postępujemy, że będziemy galopować. I to nie teraz, ale my nie. No. Jednak był super koniec, naprawdę, kochałem go tak bardzo, 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 bardzo. Przez drążki tutaj było przejście i on będzie zagalopowany. Jeszcze raz przez drążki. Galop? Nie, jeszcze raz przez drążki. Jednak ma problem z drągami, zawsze miał problem z drągami. No i... galop? Galop. Galop, hop. Koniu galopu, dziękuję. Galopujemy. Galop, widzicie, no to wygląda, nie wiem, no po prostu te ręce i to wszystko takie pu-pu, pu-pu, pu-pu. No ja nie galopuję najlepiej, uczę się lepiej. A to już, było, to już trochę lepiej było, prawda? Zastęp jeździ w środku, wydaje mi wolno ścianę. Ale widzicie, no moje galopy, ja i moje galopy, no to nie jest nic świetnego. No. Już wstępem, no wchodzi Jani na połowę lekcji. Jani to była Suzy. Już rozluźniamy się. No już powrotem mogę wstrzymać. Patrzcie, gdzie ta pięta? Pięta leci w górę. Mam problem z ścieniem Achillesa i często zapominam o tej pięcie. Luz. Nogi do samej ziemi. Harkel, tutaj idzie Harkel. Tutaj jest Rani. Tutaj jest Olek. Zolka spadła chyba 4 razy. Ja sobie strzymałem tam położyłam, bo one mi też nie dam wyjść na kłębie. One mi też się zahaczały o nogi, więc sobie położyłam na kłębie. Duże jest rozluźnianie konia, już to jest lekcje rozluźniane. Teraz będziemy schodzić. Stępowanie już się skończyło. Ja zawsze przed wejściem macham wodami, żeby zsiąść. No i zsiadamy. Ziemia! Wow! Jednak oczywiście razu głowała do dołu i startujemy do wyjścia. Wszystko już porozpinane. Trzeba było to wszystko porozpinać, co wcześniej napinałam. Prawda, że ironia. No. Czekamy na swoją kolej, aż się przejście opróżni, bo tam jak Dina wychodzi, czyli te nogi, to nie można do niego podchodzić.
Nie, nie jest super, nigdy z niego nie spadłam. Chociaż ostatnio na jeździe wychapał mnie podczas galopu. Na kółko, ale chciałam z powrotem się i dalej jechałam. Śmiałam się po prostu, tylko do 10 się śmieję. Będziesz go siodło wyzywać? Tak. No to widzicie, właśnie geniusz, mój kochany, zostaje rozsiodłany. Czyżby bohaterka filmu, czyli ja, nie położyła na pewno, no bo jak to... O nie, dobrze, to było na koniec. Teraz zdejmijmy o głowie. Okej, okay, i do widzenia. Teraz trzeba umyć wędzidło, prawda? Właśnie myję wędzidło. Nie, nie lubicie chyba jeść łyżką brudną. No to to tyle z jazdy, to cześć i pa! No ale tam zaczęłam się z tym pijadła.